Sakumo Hatake, ojciec Kakashiego, bardzo potężny i znany w całej wiosce Shinobi. Wielu z Was chciało o nim ciekawostki, także proszę Was bardzo. Tak wygląda symbol klanu Hatake. Sakumo i jego syn są jedynymi znanymi członkami klanu Hatake. Biały kieł Konohy przyczynił się do zrobienia Sesoriego marionetki, ponieważ zabił on jego rodziców, co spowodowało też nienawiść Chiyo do Sakumo. Mimo tego, że jego decyzja spowodowała jego śmierć, został on zapamiętany przez wszystkich w wiosce, a nawet jego syn Kakashi nauczał według dokonań ojca. Ten shinobi był zapalonym obserwatorem. Stwierdził, że pewnego dnia Gai może przewyższyć jego syna. Posiadał on biały świetlany miecz czakry, który tworzył białe smugi czakry, gdy był używany. To właśnie dzięki temu zdobył swój przydomek. Imię Sakumo najprawdopodobniej pochodzi od słowa Sakumosu, czyli uprawy lub produkty rolne. Miałoby to sens, ponieważ Kakashi to strach na wróble, a ich nazwisko oznacza farma. Za życia był on znany nawet bardziej niż legendarni Sanini. Jego syn był na tyle podobny do niego, że Chiyo, która go spotkała, była pewna, że to on, a następnie zaatakowała Kakashiego. Miecz, który dzierżył, przekazał Kakashiemu, który go używał, jednak został on zniszczony. Mimo to w filmie Naruto Shippuden Wola Ognia nadal płonie, gdy Hiruko spotyka Kakashiego, posiada on biały świetlany miecz czakry. To już na tyle w tych ciekawostkach. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Dajcie znać w komentarzach, o kim zrobić kolejne ciekawostki. Trzymajcie się, na razie, cześć!